Proszę Państwa, to była osoba niezwykle święta. Dlaczego tak się stało, że się opóźnia ten proces? Ja myślę, że jest to sprawa naprawdę szatańska. Ale i tak udało nam się jej notatki wydać, udało nam się sarkofag postawić w naszej bazylice. Państwo, którzy nie widzieli jeszcze, po lewej stronie na filarze będziecie mogli oglądać wielką figurę Rozalii Clark-Gówny. I myślę, że wreszcie Pan Jezus odsłoni nam kiedyś wartość i wzór tej wspaniałej osoby. Jej wyzwaniem to była intronizacja. Na czym według niej polegała intronizacja? Otóż uroczystość zesłania Ducha Świętego pisze: polecałem gorąco Panu Jezusowi sprawy intronizacji. Następujący obraz przedstawił się mej duszy. Widziałam Pana Jezusa w postaci ekcechomo, poranionego bardzo. Na jego głowie korona cierniowa, głęboko wbijająca kolce w skroń. Ubrany był w płaszcz karłatny, rana jego serca boskiego głęboko otwarta. Na obliczu Pana Jezusa malował się głęboki smutek. Pan Jezus dał odczuć mej duszy, jak bardzo boli go obojętność dusz, szczególnie jemu poświęconych, to jest kapłanów i dusz zakonnych. Dziecko, mówił, Maria Małgorzata dała poznać światu moje serce. Wy zaś kształtujcie duszę na modłę mojego serca. Intronizacja to nie jest tylko formułka zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy. W tej sprawie trzeba będzie wiele cierpieć. Trzeba będzie stać się ofiarą. Tak, będziecie wiele cierpieć dla intronizacji. Czyli według Rozalii intronizacja jest dopełnieniem poświęcenia się sercu Bożemu, ale jest początkiem konsekwentnej walki z grzechem przez nawrócenie i decyzję autentycznego życia chrześcijańskiego. Ma więc charakter drogi, która prowadzi do celu. Ta droga ma stać się odpowiedzią naszej miłości na miłość Boga, a serce Jezusa jest właśnie symbolem tej miłości. Królowania Chrystusa w życiu pojedynczego człowieka i całego społeczeństwa. I proszę Państwa, jeżeli mówimy o sercu, mówimy o całej osobie Jezusa. Dzisiaj niestety na skutek transplantacji organów ludzkich ludzie zaczęli traktować nawet serce Boże jako organ cielesny. I niektórzy właśnie chcą intronizacji Chrystusa Króla, bo intronizacja serca to jest intronizacja kawałka ciała, a nie całej osoby. To jest to po prostu wielkie poplątanie umysłowe, nieteologiczne, bo nigdy w Kościele, mówiąc o sercu, nie myślano o organie, tylko myślano o osobie Jezusa, który pozwolił sobie przebić serce i którego serce stało się wyrazem tej wielkiej miłości Trójcy Świętej, objawionej w osobie Jezusa Chrystusa. I dlatego Rozalia mówi przede wszystkim o intronizacji serca, jako że serce jest symbolem i znakiem tej wielkiej miłości Boga. Ale jednocześnie zawsze, mówiąc o intronizacji serca, mówi, że mamy uznać królowanie Chrystusa. I w 1938 roku, właśnie tuż przed wojną, pisze słowa, ostoją się tylko te państwa, w których będzie królował Chrystus. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek, które państwa i narody jej nie przyjmą, nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną. Dlatego o tej intronizacji Rozalia mówi bardzo często do swojego spowiednika i z pewnym przynagleniem, z tym, że Rozalia bardzo wyraźnie podkreśla sprawę, że nie chodzi o intronizację Chrystusa Króla, bo inaczej oznaczałoby to, że Chrystusa, który jest Królem od wieków i stał się naszym Królem, przyjmując ciało ludzkie, jakby trzeba było go na nowo ogłaszać Królem. Byłoby to wręcz zaprzeczeniem tego, co stoi w całej Biblii i co sam Chrystus powiedział o sobie przed Piłatem. W tej rozmowie, pamiętamy, Piłat zapytał, a więc jesteś królem? Jezus odpowiedział, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest w prawdzie, słucha mojego głosu. A tą prawdą to jest właśnie Ewangelia, to jest właśnie prawo Boże, które nam Chrystus przyniósł. To są te prawa królowania Jezusa w sercach ludzkich, w sercach czystych, w sercach, które walczą z grzechem, które wyzbywają się grzechu w sakramencie pokuty, które wprowadzają Jezusowe panowanie w swoim własnym życiu i w swoim otoczeniu. I właśnie na temat tej intronizacji jeszcze Rozalia dodaje ten aspekt społeczny. Mianowicie chodzi jej o to, aby, pisze, ratunek dla Polski będzie, jeżeli uzna mnie za króla i pana swego w całym tego słowa znaczeniu, to znaczy musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez intronizację nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie, razem z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów. I to, że to ma być dokonane społecznie przez episkopat i przez władze państwowe, dwukrotnie na ten temat pisze Rozalia w 1939 roku, 15 marca i 4 kwietnia. I kiedy właśnie lęka się o tę intronizację i bezradnie pyta, jak ona się dokona w każdej duszy, i wtedy słyszy głos, pisze o nich już ojciec Dobrzycki, przez 4 lata piętrzyły się różne trudności szukania metod, sposobów i dróg. Wtedy znów przez Rozalię dał Pan Jezus wskazanie w 1941 roku. Parokrotnie zapowiadała, że według otrzymanego na modlitwie zrozumienia w krzewieniu idei osobistego poświęcenia i intronizacji Najświętszego Serca pomogą świeccy czciciele Najświętszego Serca Jezusowego. To są znamienne słowa, że niejako Rozalia otrzymała zapewnienie, że nie na same duchowieństwo trzeba tu liczyć, ale że mogą pomóc świeccy. I dlatego oby jak najliczniej rozwijały się właśnie te wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, bo ja widzę, że w tych wspólnotach, które inicjował mąż Pani Ewy, a Pani Ewa przejęła na siebie dalszą realizację właśnie tych wszystkich zaleceń, one się już rozwijają prawie we wszystkich diecezjach, może jeszcze w minimalnym zakresie, ale rozwijają się i mają szansę rozwoju. Większość biskupów na piśmie nawet daje błogosławieństwa tym wspólnotom, żeby się rozwijały. I ja osobiście jestem przekonany, że poprzez te wspólnoty dojrzeje ta sprawa idei intronizacji, którą podejmie episkopat i rząd nasz razem. I w ten sposób jakoś zostaniemy rzeczywiście uratowani od wielkich zagrożeń, bo te zagrożenia, proszę Państwa, są straszne. Jeżeli się dzisiaj słyszy o tak potwornych grzechach nieczystych, o takim braku skromności, ale to okropnym braku skromności, jeżeli dzisiaj się uznaje prawa dla homoseksualistów i chce się uznać to za coś zaszczytnego i godnego, proszę Państwa, to są grzechy Sodomy i Gomory. A Bóg, wiemy, jak Pismo Święte mówi, spuścił siarkę palącą na to miasto i nie pozostało nic z tego miasta. Dlatego trzeba podejmować wszelkie wysiłki i popierać rozwój kultu Serca Bożego, w tym duchu rozwój, że chcemy Jezusa uznać za naszego Pana i Króla, że chcemy żyć według Jego prawa, że chcemy liczyć się z prawem Jego królowania, że On jest najważniejszym Panem na ziemi. Nie przez ogłaszanie, ale przez życie, w którym porzuca się grzech, w którym na co dzień się nawracamy, w którym podejmujemy cierpienia, niekoniecznie ich wyszukujemy, ale przyjmujemy z miłością te, które nam jest zdaje. Jestem przekonany, że to wszystko rzeczywiście będzie w stanie doprowadzić do tego momentu, że ta intronizacja będzie miała miejsce. Dziękuję bardzo. Proszę właśnie o słowo panią lekarza medycyny Agnieszkę Lewandowską z Wrocławia. Bardzo zapraszam.